Cześć Kądziu, widziałeś antenę, ci już sfilmowałem. Tak, jak ona jest w Skodzie, tak? W zasadzie będziesz musiał sobie sam niestety jakoś poradzić, albo do zderzaka przykręcić antenę, tak jak to kiedyś robiono amatorsko. Lub tak jak na tych zdjęciach, co pokazałeś, to przez podszybie przywiercić się, bo tak Polmozdy zrobił. A teraz ci pokażę, jak u mnie działa to urządzonko w samochodzie. Na chwilę bieżącą, no, radio jest zgaszone, tak? Włączamy radio. Radio się włączyło. Mamy podświetlanie. Musisz wyszukać, to jak u mnie, szum musi być słyszalny, tak? Czyli znaczy, że nie ma żadnej stacji, nikt ci nie będzie miał żadnych przesłuchów, zakłóceń. No tak to wygląda. I teraz tak, urządzenie jest tutaj, no żeby puścić muzykę, to trzeba je włączyć, tak? Włącznik jest tutaj z boku, po włączeniu. Trochę przyciszymy, widzisz, częstotliwość się pokazała. Pokazała się częstotliwość i taka sama musi być w radiu oczywiście. I wtedy można słuchać sobie muzyki, tak jak my tutaj mamy właśnie teraz. Muzyka sobie tam wleci, z czego tam chcesz. My akurat teraz z internetu lecimy muzykę. I tak to wygląda. Jeszcze raz ci pokażę częstotliwość, żebyś wiedział, że musi być taka sama na nadajniczku, na transmiterze, jak i w radio. I wtedy jak to będziesz miał jedno zestrojone z drugim, to będzie działało prawidłowo.